Affinity Trio w składzie Klaus Kugel, Paweł Postaremczak i Ksawery Wójciński wystąpiło w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. Płyta Affinity to mój autorski pomysł na stworzenie grupy złożonej z muzyków moich marzeń, z którymi już od dawna planowałem współpracę. Są to artyści, których nie muszę przedstawiać. Osobowości muzyczne, które swoją siłą, oryginalnością i kreatywnością na trwałe wpisują się w krajobraz bardzo szeroko pojętej sceny muzyki improwizowanej, stwierdził jego lider, basista Ksawery Wójciński. Kontrabasista znany jest choćby z projektów Hera Wacława Zimpla oraz Nuntium Roberta Kusiołka. To jego kompozycje, odwołujące się do jazzu, muzyki współczesnej, ale i muzyki świata, stanowiły podstawę i punkt wyjścia dla improwizacji zespołu. Wszyscy instrumentaliści znali się świetnie z muzycznej sceny, ponieważ współtworzą rozmaite muzyczne zespoły, z których jednak tylko te dwa, Hera i Nuntium, doczekały się płytowych realizacji. Koncert promował płytę pod tytułem Affinity, wydaną nakładem Multiculti. Projekt spotkał się z wyjątkowo serdecznym przyjęciem przez publiczność. Można powiedzieć, że atmosfera była gorąca, a kontakt między artystami i publicznością żywiołowy. Płyty Affinity sprzedawano na pniu po koncercie, który odbył się z okazji inauguracji Roku Kulturalnego 2012-2013.